Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczęła się już audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj jesteśmy obecni w auli Ojca Świętego Pawła VI na Watykanie i za chwilę fragment Ewangelii w języku polskim i potem już rozważanie katecheza Ojca Świętego Franciszka i nasza wspólna modlitwa na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Usłyszeliśmy słowa w Ewangelii, w języku polskim. Dzisiaj, można powiedzieć, wyjątkowo audiencja generalna ma miejsce w auli Ojca Świętego Pawła VI. Zazwyczaj jest to zawsze na placu Świętego Piotra, ale widocznie ze względów pogodowych pewnie tam została przeniesiona. Drodzy siostry i bracia, dzień dobry. Przywitał nas Ojciec Święty Franciszek. Riprendiamo oggi. Il cammino di catechesi sulla famiglia. Kontynuujemy dzisiaj także cykl kateches dotyczących rodziny. Dziś pozwólmy, by prowadziło nas słowo Ojciec. To słowo nam, chrześcijanom, jest droższe niż jakiekolwiek inne, ponieważ jest to imię, jakim Jezus nauczył nas nazywać Boga. Znaczenie tego imienia zyskało nową głębię właśnie od momentu, kiedy Jezus wymawiał je, aby zwrócić się do Boga i wyrazić swoją szczególną więź z Nim. Błogosławiona tajemnica intymności Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, objawiona przez Jezusa, jest właśnie sercem naszej wiary chrześcijańskiej. Padre è una parola nota a tutti, una parola universale. Ojciec to słowo znane wszystkim, słowo uniwersalne. Wskazuje ono fundamentalną relację, której rzeczywistość jest tak długa, jak historia człowieka. Dzisiaj jednak dochodzimy do stwierdzenia, że nasze społeczeństwo wydaje się być społeczeństwem bez ojców. Innymi słowy, szczególnie w zachodniej kulturze, postać ojca wydaje się symboliczna, nieobecna, usunięta. W pierwszej chwili kwestia jest postrzegana jako wyzwolenie, wyzwolenie od ojca, pana domu, od ojca jako przedstawiciela prawa narzuconego z zewnątrz, od ojca jako cenzora szczęścia dzieci i przeszkody emancypacji, niezależności młodych ludzi. W rzeczywistości czasami w naszych domach w przeszłości panował autorytaryzm, w niektórych przypadkach nawet ucisk. Rodzice traktujący swoje dzieci jako służących, nie szanujący ich osobistych potrzeb rozwoju, ojcowie, którzy nie wspierają dzieci w podejmowaniu ich drogi wolności, w braniu na siebie odpowiedzialności. Padri che non li aiutavano ad assumere le proprie responsabilità per costruire il loro futuro. Nie branił odpowiedzialności, by budować przyszłość swoją, przyszłość społeczeństwa. Certamente è un atteggiamento non buono. Ma però
I to nie była dobra praktyka, dobra droga. Jak to często bywa, że przeszliśmy z jednej skrajności w drugą. Problem naszych czasów nie wydaje się być nachalna obecność ojców, ile raczej ich brak oraz ich zanik. La loro latinanza. I padri sono talora così concentrati su sé. Ojcowie dzisiaj są czasem tak skoncentrowani na sobie i na swojej osobistej realizacji, że nawet zapominają o rodzinie i pozostawiają dzieci i młodzież samym sobą. Già da vescovo di Buenos Aires. Już jako biskup Buenos Aires przestrzegałem przed poczuciem osierocenia, jaki przeżywają dziś dzieci. Teraz na tej wspólnej drodze refleksji dotyczącej rodziny pragnę powiedzieć wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, iż musimy być bardziej ostrożni. La risposta era brutta, eh? Maggioranza dei casi, ma non posso perché tanto lavoro. Ojcowie realizują swoje życie. Ta odpowiedź jest może trochę brzydka, ostra, ale tak to jest. Ja mam swoje problemy, swoje sprawy, a rodzina, dzieci zostają osobne. Ora in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia. I teraz dzisiaj na tej wspólnej drodze refleksji dotyczących rodziny pragnę powiedzieć wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, iż musimy być bardziej ostrożni. Brak osoby ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje pustkę i zranienia, które mogą być bardzo poważne. I w efekcie odchylenia dzieci i młodzieży w dużej mierze można przypisać temu zjawisku jako brak przykładów, brak przewodnika z autorytetem w ich codziennym życiu, poczucie osierecenia, jakim żyje wielu młodych, jest o wiele głębsze niż my to sądzimy. È più profondo di quel che pensiamo il senso della orfanezza che vivono tanti giovani. Dzieci są sierotami w rodzinie, ponieważ ojcowie są często nieobecni, nawet fizycznie w domu. Ale również dlatego, że kiedy ojcowie są obecni, nie zachowują się tak jak ojcowie, nie wypełniają swojego zadania wychowania, nie dają dzieciom przykładu, nie przekazują tych zasad, wartości, reguł życia, których dzieci potrzebują tak jak chleba. Wychowanie w obecności ojca jest tym bardziej konieczne, im bardziej ojciec z powodu pracy jest zmuszony do przebywania poza domem. Czasami wydaje się, że ojcowie nie wiedzą dobrze, jakie miejsce zająć w rodzinie, jak wychować dzieci. Tak więc mają wątpliwości. Powstrzymują się, wycofują, zaniedbują swoje obowiązki, może uciekając do mało prawdopodobnych relacji na równi z dziećmi. Naprawdę, ojciec, on musi być towarzyszem, towarzyszyć swojemu synowi w każdym momencie swojego życia. Ma anche questo lo vediamo nella comunità civile. Ale także trzeba zauważyć, że wspólnoty świeckie wraz z instytucjami są odpowiedzialne za młodych ludzi. Ta odpowiedzialność, którą czasami zaniedbują lub źle sprawują. Także ona często pozostawia je osierocone, nie proponuje im prawdziwej perspektywy. Młodzi ludzie pozostają w takim stanie, osieroceni z bezpiecznych do przebycia dróg, osieroceni z nauczycieli, którym mogliby zaufać, osieroceni wreszcie z ideałów, które rozgrzewają serce i osieroceni z wartości i nadziei
które codziennie ich podtrzymują. Vengono riempiti magari. Natomiast idoli, są może napełnieni bożkami, ale kradli im się serca i są niestety skłaniani do rozrywki i przyjemności, ale nie daje im się pracy. Są zwiedzeni przez iluzję pieniądza i neguje się ich prawdziwe bogactwo. A więc dobrze będzie, gdy wszyscy, ojcowie i dzieci, raz jeszcze wysłuchają obietnicy, jaką Jezus dał swoim uczniom. Nie zostawię was sierotami. I On w rzeczywistości jest drogą do przebycia. Jest mistrzem do słuchania, nadzieją, że świat może się zmienić, że miłość zwycięża nienawiść, że możliwa jest przyszłość braterstwa i pokoju dla wszystkich. Może ktoś dzisiaj może mi powiedzieć, Ojcze Święty, dzisiaj jakoś tak mówisz negatywnie. Mówisz o ojcostwie w taki sposób smutny. Oczywiście, jest to ojcostwo piękne, no, o którym możemy mówić. Ale dzisiaj chciałbym pójść właśnie tym kierunkiem, że te mankamenty ojcostwa prowadzą nas do tego, by zobaczyć piękność ojcostwa. A więc z ciemności wychodzimy w stronę słońca i blasku. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej katechezy. Wysłuchaliśmy właśnie katechezę Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj temat ojcostwa, teraz pozdrowienia w różnych językach i skróty tych właśnie katechez. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, reprenant notre catéchèse sur la famille, nous nous laissons guider aujourd'hui par le mot « Père ». Ce mot nous est cher parce que c'est ce nom que Jésus nous a enseigné pour appeler Dieu. C'est un mot connu de tous. Il indique une relation fondamentale. Aujourd'hui, on en arrive à affirmer que nous sommes dans une société sans père. Mais l'absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des jeunes produit des lacunes et des blessures qui peuvent être très graves. Beaucoup de jeunes vivent comme des orphelins parce que le père est souvent absent ou ne remplit pas sa tâche éducative, ne donne pas à ses enfants les principes, les valeurs, les règles de vie dont ils ont besoin comme du pain. La communauté civile aussi néglige parfois sa responsabilité envers les jeunes. Ainsi, ceux-ci demeurent orphelins de maîtres à qui se confier, d'idéaux qui réchauffent le cœur, de valeurs et d'espérances qui les soutiennent. Il est bon de se rappeler que Jésus est le chemin à parcourir, le maître à écouter, l'espérance qu'il peut y avoir un avenir de fraternité et de paix pour tous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli. Pozdrawiam serdecznie wiernych języka francuskiego, przede wszystkim rektorów z Sanctuarius Francji. E i giovani
di Lilla e Parigi. I młodzież z Lilla oraz Paryża. Z okazji waszej pielgrzymki do Rzymu zapraszam was do wsłuchania się w Jezusa, który objawia się, że Bóg jest Ojcem, który nas miłuje i którym wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Dobrego pielgrzymowania i niech Bóg wam błogosławi. To były pozdrowienia w języku francuskim, skrót katechezy także, a teraz język angielski. Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les recteurs de sanctuaires de France et les jeunes de Lille et de Paris. À l'occasion de votre pèlerinage à Rome, je vous invite à vous mettre à l'écoute de Jésus, qui nous révèle que Dieu est un Père qui nous aime et en qui nous sommes tous des frères et des sœurs. Bon pèlerinage et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the family, we now turn to the dignity and role of fathers. Jesus, by teaching us to call God our Father, gave new depth and richness to this relationship so fundamental to the life of society. Sadly, in our modern societies, we are experiencing a crisis of fatherhood. From an image of the father as authoritarian and even at times repressive, we now sense uncertainty and confusion about the identity and role of fathers. Today we can speak of an absence of the father figure in society. Yet responsible fathers are so necessary as examples and guides in wisdom and virtue for all children. Without father figures, young people often feel orphaned, left adrift at a critical moment in their growth and development. Society itself has a similar responsibility not to leave the young as orphans, lacking ideals, sound values, hope, and possibilities for work and authentic spiritual fulfillment. Jesus promised that he would not leave us orphans. Let us ask him to renew and deepen our appreciation of fatherhood and to raise up good fathers for the benefit of our families, our church, and our world. Saluti pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza. Pozdrowienia kieruję teraz do pielgrzymów mówiących w języku angielskim, którzy są obecni na dzisiejszej audiencji, a przede wszystkim do grup studentów z Anglii, Stanów Zjednoczonych i Ameryki. Modlę się o łaskę i pokój Pana Jezusa dla was i waszych rodzin. Niech Bóg wam błogosławi. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various student groups from England and the United States of America. Upon you and your families, I cordially invoke grace and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Teraz w języku niemieckim. Pozdrowienie Ojca Świętego i skrót katechezy, i potem także Ojciec Święty powie kilka słów pozdrowień. Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus,
durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einige Worte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort Vater ist ein sehr wichtiger Begriff in unserem katholischen Glauben. Christus lehrt die Jünger, zu Gott als ihrem Vater zu beten. Gott ist Vater, nicht nur, weil er der Schöpfer ist. Jesus offenbart sich als der, welcher von Ewigkeit her nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist und der zugleich allen Getauften an seiner Sohnschaft Anteil geben will. Die heutige Gesellschaft erlebt demgegenüber eine Krise des Vaterseins. Man spricht sogar von einer vaterlosen Gesellschaft. Die Gestalt des Vaters scheint in unserer heutigen Kultur abhanden gekommen zu sein und viele Väter fehlen ihren Familien, entweder weil sie oft nicht da sind oder weil es ihnen schwerfällt, ihre Vaterrolle, ihre Aufgaben als Vorbild der Kinder und in der Vermittlung von Werten und Prinzipien wahrzunehmen. Gewisse Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen scheinen in der Tat auf das Fehlen einer väterlichen Bezugsperson in ihrem Alltag zurückzuführen zu sein. Ebenso vernachlässigen die Einrichtungen der Zivilgesellschaft oft ihre Verantwortung, den jungen Menschen Ideale und Horizonte aufzuzeigen, die Halt und Sinn geben. Lassen wir uns die Verheißung Jesu zu Herzen gehen, wenn er sagt: Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Er ist wirklich der Weg, auf dem wir vorangehen dürfen. Er ist der Lehrer, dem zu folgen ist. Er schenkt uns die Hoffnung auf eine neue Welt, in der die Liebe den Hass besiegt und Brüderlichkeit und Frieden unter den Menschen walten. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Serdecznie pozdrowienia kieruję do niemieckojęzycznych pielgrzymów. Patrząc na przykład świętych, uczmy się żyć dzięki sile modlitwy wznoszonej do Boga, Ojca naszego, zobowiązując się do lejzania potrzeb dla zbawienia naszych braci. Niech Duch Święty wspiera was w stawaniu się świętymi i prowadzi na waszej drodze życia. To pozdrowienia pielgrzymów języka niemieckiego, a teraz już język hiszpański. Za chwilę język hiszpański, pozdrowienie właśnie i skrót katechezy w języku hiszpańskim. Und uns für die Bedürfnisse sowie für das Heil der Brüder und Schwestern einzusetzen. Der Heilige Geist helfe euch, heilig zu werden und geleite euch auf allen Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, teraz skrót tej katechezy, którą wygłosił Ojciec Święty Franciszek. Ojciec Święty osobiście w języku hiszpańskim mówi o najważniejszych punktach tej katechezy. Padre es una palabra universal, conocida por todos, que indica una relación fundamental. Słowo Ojciec jest słowem fundamentalnym, niesie ono ze sobą wielkie znaczenie dla wszystkich, dla dzieci, szczególnie właśnie w relacji ojcowskiej. W Ewangelii Pan Jezus mówi do nas, że nie zostawi nas sierotami, ale że będzie z nami poprzez swoją obecność, poprzez Ojca, Syna i Ducha Świętego. Se ha llegado a hablar de una sociedad sin padres. La ausencia de la figura paterna es entendida como... Dziś można jednak stwierdzić, że nasze społeczeństwo jest niestety społeczeństwem bez ojców. Szczególnie widać o we współczesnej kulturze Zachodu. Postać ojca miałaby być symbolicznie obecna, miała być usunięta, niejako zanikła. Problemem naszych czasów wydaje się być właśnie natarczywa, nie tyle natarczywa obecność ojców, ale ich brak, uchylanie się ich odpowiedzialności. Ojcowie czasem są niestety skupieni tylko na sobie, zapominając nawet o rodzinie. Dlatego dzisiaj chciałbym wszystkim wspólnotom życzyć wielkiej ostrożności, by brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży nie powodowała luki i urazy ich w życiu. To wszystko chcę objąć także modlitwą i polecać wam właśnie to słowo Chrystusa, tą obietnicę: nie zostawię was sierotami, którą On do nas kieruje. Robándole las auténticas riquezas, robándole la esperanza. Saludo a los peregrinos de lengua española. Hoy veo que hay muchos acá de lengua española. Pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego, bardzo gorąco i ciepło, a przede wszystkim grupy wiernych, którzy tu przybyli. En particular a los grupos provenientes de España, wiernych z Hiszpanii, Argentyny, Peru oraz Chile, a także te pochodzące grupy z innych krajów Ameryki Łacińskiej. Pamiętając, że Jezus obiecał nam, jeszcze raz to mówię, iż nie pozostawi nas sierotami. Żyjmy, składając w Nim nadzieję, pewni, że miłość może zwyciężyć nienawiść oraz że przyszłość braterstwa i pokoju dla wszystkich jest możliwa. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję. I teraz słowa pozdrowienia w języku portugalskim oraz skrót katechezy w tym języku. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na catequese de hoje, refletimos sobre a figura do Pai. Trata-se de uma palavra que possui um sentido universal e que é muito caro aos cristãos, pois Jesus nos ensinou a chamar assim a Deus. Hoje, porém,
sobretudo na cultura ocidental. O conceito de pai parece estar em crise. Se no passado a paternidade estava ligada ao autoritarismo, agora se passou ao outro extremo, a ausência da figura paterna. Muitos são jovens que experimentam um sentido de orfandade, não porque não tenham um pai, mas porque está ausente. Seja porque se encontra tão concentrado sobre si mesmo e sobre a sua realização pessoal, que acaba se esquecendo da família, seja porque não é capaz de cumprir com seu papel educativo. Tal ausência é muito nociva aos jovens, pois, sem perspectivas e valores, ficam vazios e propensos a buscarem ídolos que preencham seus corações. Por isso, mais do que nunca, é preciso lembrar a promessa de Jesus: não vos deixareis órfãos. Somente através de Cristo, a paternidade pode realizar todas as suas potencialidades segundo o plano de Deus, nosso Pai. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare al gruppo. Chciałbym pozdrowić wszystkich wiernych języka portugalskiego, przede wszystkim grupy z Kolegium Świętego Józefa z Coimbry i wiernych z Archidiecezji Brazylia, wraz z waszymi pasterzami, którzy wam towarzyszą. Módlmy się za wszystkie rodziny, a szczególnie za te, które są w trudnej sytuacji, aby były pewne, że są darem Boga w naszych wspólnotach chrześcijańskich. Niech was Bóg błogosławi. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular ao grupo do Colégio São José de Coimbra e aos fiéis da Arquidiocese de Brasília, acompanhados pelos seus pastores. Rezemos por todas as famílias, especialmente por aquelas que passam por dificuldades, na certeza de que são um dom de Deus nas nossas comunidades cristãs. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والبنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية وبعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن كلمات الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن كلمة أب تعبر عن علاقة أساسية واقعها قديم العهد كقدم التاريخ البشري، لكن اليوم وصلنا إلى حد التأكيد على أن مجتمعنا بات مجتمعا بدون آباء. بمعنى آخر وخصوصا في الثقافة الغربية يبدو أن صورة الأب باتت غائبة رمزيا، وتم النظر إلى هذه المسألة في البدء وكأنها تحرر من الأب السيد الذي يشكل عائقا في وجه تحرر الشبان واستقلالهم. في الواقع كان التسلط في الماضي غالبا سيد الموقف في منازلنا، وكان أحيانا يصل إلى حد الطغيان. أما اليوم يبدو أن المشكلة لا تكمن في الحضور المتطفل للآباء بل في غيابهم. إنهم يصبون أحيانا اهتمامهم على أنفسهم وعلى تحقيق طموحاتهم الفردية وصولا إلى حد نسيان الأسرة، ويتركون الشبان والصغار لوحدهم. كل هذا يولد نواقص وجروحا أليمة جدا، وقد تؤدي إلى انحراف الأطفال والمراهقين لفقدان مثال وقدوة يكونان موضع ثقة في حياتهم اليومية. إنهم أيتام في العائلة
لأن الآباء هم غالبا غائبون عن البيت وعندما يكونون حاضرين لا يقومون بواجبهم التربوي ولا يقدمون لأبنائهم من خلال مثالهم المرفق بالكلمات المبادئ والقيم وقواعد الحياة التي يحتاجون إليها حاجتهم للخبز. إن الجماعة المدنية أيضا تطلع بمسؤولية تجاه الشبان، مسؤولية تتغاضى عنها أحيانا أو تسيء ممارستها، والشبان يظلون هكذا يتامى يفتقرون إلى سبل يسكنونها وإلى معلمين يثقون بهم وإلى مثل وقيم تدعمهم يوميا، وربما يتشبعون بالأوثان ويندفعون نحو الحلم بالترفيه والملذات ويعيشون وهم إله المال ويحرمون من الثروات الحقيقية. إذن إنه لأمر مفيد بالنسبة للجميع الآباء والأبناء أن يستمعوا مجدداً إلى الوعد الذي قطعه يسوع على تلاميذه: لن أترككم يتامى. الأربعاء المقبل سنتابع الحديث عن هذا الموضوع مسلطين الضوء على جمال الأبوة والأمومة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Chciałbym pozdrowić wszystkich mówiących w języku arabskim, w szczególny sposób pochodzących z Bliskiego Wschodu, zapewniając was o pamięci modlitewnej i zapewniając o pamięci o waszym ciężkim życiu, które tam przeżywacie, ale które może się właśnie przemieniać i musi się przemieniać w duchu braterstwa i wzajemnej relacji miłości. Niech was Bóg błogosławi. Urahibu bil hujjaj al-natikina bil lughati al-arabiyya wa khasatan bil qadimina min al-sharq al-awsat. Ayuha al-ikhwa wal akhawat al-a'za, la takhafu min muwajaha tahadiyat al-hayat. Ittakilu ala Yasu', huwa fil waqi' at-tariq al-wajib sulukaha. المعلم الواجب الاستماع إليه، الرجاء بأن العالم يمكن أن يتغير وبأن المحبة تنتصر على الحقد وبأن مستقبل أخوة وسلام للجميع أمر ممكن. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez na temat rodziny dzisiaj prowadzi nas słowo Ojciec. Jest ono bardziej niż wszystkie inne drogie nam chrześcijanom, ponieważ Jezus nauczył nas, aby tym imieniem nazywać Boga. Ojciec to słowo znane wszystkim, uniwersalne. Wskazuje ono na relację fundamentalną, która jest tak dawna jak historia ludzkości. Dziś można jednak stwierdzić, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem bez ojców. Szczególnie we współczesnej kulturze zachodniej postać ojca miałaby być symbolicznie nieobecna, zanikła, usunięta w imię wyzwolenia od ojca władcy, ojca przeszkody w emancypacji i niezależności ludzi młodych. Problemem naszych czasów wydaje się być nie tyle natarczywa obecność ojców, ile raczej ich brak, ich uchylanie się od odpowiedzialności. Ojcowie są czasami tak skupieni na sobie i na swojej autorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie. Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, że musimy być znacznie bardziej ostrożni. Brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje luki i urazy, które mogą być bardzo poważne. Poczucie osierocenia przeżywane przez wielu młodych
jest znacznie głębsze niż to sobie wyobrażamy. Warto więc, by ojcowie i dzieci usłyszeli na nowo obietnicę, jaką Jezus złożył swoim uczniom: nie zostawię was sierotami. To On jest bowiem drogą, którą należy pójść, nauczycielem, którego trzeba słuchać, nadzieją, że świat może się zmienić, że miłość zwycięża nienawiść, że braterstwo i pokój może być przyszłością wszystkich. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Carissimi, meditando sul ruolo del padre nella famiglia umana, ci rendiamo conto che la mancanza dell'esperienza dell'amore paterno può costituire un ostacolo nel creare un vero rapporto con Dio che è Padre. Pregate dunque per tutti i papà, perché assumano sempre le proprie responsabilità e siano per i loro figli un segno dell'amore di Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, medytując nad rolą Ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest Ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowiedzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I widzimy teraz na ekranach, że przygotowane jest jakieś, nie wiem, przedstawienie przed Ojcem Świętym grupy. Tak jakby... Porgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Zobaczymy. Teraz serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego. Saluto i frati minori. Pozdrawiam braci mniejszych, uczestników kursu formacji wyższych przełożonych oraz kapłanów zgromadzonych na konferencji Cichych Sług Krzyża. No i właśnie, pozdrawiam artystów z Circo Medrano. I vari gruppi parrocchiali, liczne grupy parafialne, przede wszystkim wiernych z Livorno oraz kluby sportowe Civitanovese e Fidelis Andrie. Życzę Wam wszystkim, aby pielgrzymowanie na groby apostołów Piotra i Pawła zainspirowało każdego z Was do odnowienia pragnienia radosnego chrześcijańskiego świadectwa w rodzinie i społeczeństwie. Moją myśl i pozdrowienia kieruję do młodzieży, chorych, nowożeńców. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła. Niech przykład jego zaangażowania w naukę umacnia w Was, drodzy młodzi, zaangażowanie umysłu i woli w służbie Ewangelii. Niech jego wiara pomaga Wam, drodzy chorzy, zwracać się do Boga nawet w czasie próby. Niech jego łagodność wskazują Wam, drodzy nowożeńcy, przykład relacji między małżonkami w rodzinie. I właśnie widzimy, że Ojciec Święty pozdrowił tutaj w języku włoskim artystów z Circo Medrano i pewnie ci artyści już za chwilę będą chcieli pokazać kilka swoich sztuk.
Questo nostro incontro si conclude con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che stende a tutte le persone care, in modo particolare. Audiencja kończy się jak zawsze modlitwą Ojcze Nasz i za chwilę błogosławieństwo, którym Ojciec Święty chce ogarnąć wszystkich chorych, cierpiących, w sposób szczególny dzieci i osoby cierpiące, oraz swoim błogosławieństwem poświęca wszystkie obiekty kultu religijnego, więc różańce, medaliki. Dimitte nobis
Santa nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. I niech was błogosławi wspomnienie naszej imię Pana, który służy mi ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj przypomnijmy audiencja, która miała miejsce w auli Ojca Świętego Pawła VI. Ojciec Święty w katechezie dzisiaj podjął temat roli, znaczenia ojca we współczesnym świecie, współczesnej rodzinie. Teraz widzimy księży kardynałów, biskupów, arcybiskupów, którzy podchodzą do Ojca Świętego w krótkim pozdrowieniu, jak to zawsze bywa po audiencji generalnej, podchodzą do Ojca Świętego właśnie księża, arcybiskupi, biskupi z całego świata, którzy przybyli na ten konkretny dzień, na tę konkretną audiencję, by być może też spotkać się potem na dłużej, ale również by pozdrowić Ojca Świętego tutaj na miejscu. I to teraz właśnie ma miejsce, widzimy to na naszych ekranach. Bardzo gorąco dziękujemy tym wszystkim, którzy byli z nami, modlili się z nami na antenie Radia Maryja, także telewizji Trwam oczywiście. Mogliśmy uczestniczyć w kolejnej audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka. Żegnamy się, życząc dalej dobrego odbioru w telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.